szczepionka i 5G. Dorosłych edukuje, byle strąka na FB. Cud gratanek jest pedałem, bo jest moda na gender. A najbardziej antypolska jest nagonka na węgiel, wiesz? A little węgiel never killed nobody. Palę czarne złoto z ziomkami. Ostatnie godziny kampanii prezydenckiej. W internecie pojawia się klip Taco Hemingwaya, w którym na końcu z łatwością można dojrzeć 8 gwiazdek. Mimo że minęła 22, to nie wypada zdradzić w pełni, co kryje się pod tym szyfrem. Jebać PiS. To hasło, nawet w ukryciu, szybko znalazło poklask nie tylko wśród młodych, ale i starszych sympatyków Rafała Trzaskowskiego. Twórca loga 8 gwiazd, dziś nazywany już ruchem, zagościł na łamach Gazety Wyborczej. Na pewno będziemy chcieli nawiązać współpracę ze strajkiem wkurzonych, który już pokazał, że potrafi wyjść na ulicę. Prawda jest taka, że w 3 dni stworzyliśmy duży, oddolny ruch młodzieżowy, pierwszy od dawna. Źle bym się czuł, gdybym zmarnował taki potencjał. Na razie muszę ochłonąć, ale niebawem wystosujemy kilka propozycji działania. Plan. Zdecydowanie za daleko. Albo stała Boltzmana. Za daleko szukasz, mój drogi. Nadinterpretujesz nie? Zdecydowanie. Ruch 8 gwiazd okazał się, czy też gwiazdek, okazał się całkowicie ruchem profetycznym. Oni absolutnie mieli rację i przewidzieli. Wygra PiS. I wszystko stało się jasne. No, pogratuluję tylko Państwu, że tak dobrze przewidzieliście. Bardzo dobrze, ale jeśli miało być to brzydsze słowo, które oni myśleli, że go używają, no to trochę, że tak powiem, podważyli koncepcję Rafała Trzaskowskiego o budowaniu wspólnoty. Po co wy się wstydzicie tego, tymi gwiazdkami? Przecież jak to jest takie wyrafinowane, to robnijcie to tak prosto z mostu. Po co to? Ale cisza wyborcza była, to nie można było prosto z mostu, że wygra PiS pisać, wiesz? Po co to tchórzostwo?